Oh yes. Chiang Rai to jest jedno z najładniejszych miast chyba w całej Tajlandii, wam powiem. Bo takie widoki tutaj się nie spodziewałem teraz. To nawet nie jest ta biała świątynia. I tutaj przyjechaliśmy na zachód słońca praktycznie. Taka jazda. Wow. Podoba mi się. Byłem w Tajlandii dużo razy, ale to na mnie robi wrażenie jeszcze. Chiang Rai zawsze, białe świątynie są piękne. Bardzo duży Budda. O, tam jakie schody. Wow. Tu kiedyś byłem w Chiang Rai około 10 lat temu. I wam szczerze powiem, też byłem tutaj, ale nic nie pamiętam. Ogromny Budda. Gigantyczny Budda w Chiang Rai. Zaraz zachód słońca będzie. Patrzcie, ludzie idą, jacy są mali, widzicie? Wow. Gigantyczne schody a la smok prowadzące do największego Buddy w Chiang Rai w Tajlandii. Zaraz będzie zachód słońca, a z tyłu taka a la biała świątynia. Typu świątynia biała w Chiang Rai, ale to nie jest jeszcze to, bo w Chiang Rai ta świątynia biała jest jeszcze ładniejsza.
Idziecie ze mną teraz, zobaczymy co jest razem w środku, jestem ciekawy. Też bądźcie ciekawi i oglądajcie dalej ze mną. Jak jest w środku? Idę w miarę szybko? Bardzo ładne świetlenie. A tu głupiki pływają, patrz jaka jazda. Kiedy się przyjechałem do Tajlandii pierwszy raz, to byłem strasznie zafascynowany głupikami, kurde, w tym, w doniczkach. Nie wiem, że podziął się moduł. Here, very, very beautiful. Like a three different styles of.